Cześć, witajcie z tej strony AgroKuchaPlagro i ty, a ja w kolejnym odcinku Eurotracka Simulator 2. A dzisiaj jest ze mną AgroBnin TV i ty. No i dzisiaj was witam w takim odcineczku pierwszego z Eurotracka. Wydamy się w Kassel, w niemieckiej bazie. Dobra, my ciśniemy tutaj pomału. No. I lecimy, zaraz wam powiem mapkę. Na razie lecimy taką skanią naszą małą, R-ką. Nie, o ja to sobie robię. Naciśnij M, albo tu. Lecimy tak, bardzo duża ta jest trasa. Lecimy aż tak tu do Ligi. Jest bardzo długa trasa. Bardzo długa. Czeka nas bardzo duże. To będziemy czasami robić bardzo króciutkie. Nie wątpię, może zrobimy odcinek godzinny. Nie, ale... no, godzinę nie możemy, tylko 15 minut. No ale będziemy robić dużo przerw. Jesteśmy niedaleko, to 200 km od Hanowera. Ja niedaleko mieszkam Bremen. Tak, ja się ustaliłem. Co to jest w Niemczech? Bremen, Polska. Szczecin, oczywiście Szczecin. Szczecin, zaraz wam pokażę, nie widać trochę. Dobra. Szczecin. No i lecimy tak, lecimy... Ha! Jest coś, co powinien dodać. Przywiozłem GoPro. Do mnie i taki to taki trochę... Taki specjalny odcineczek na GoPro na głowie, nie tak od razu nagrywarka przy tym. Mamy hamulce, wszystko dobrze. Światła z przyczepą taką, z piachą, z żwirem. Z kamieniami też można. Tylko tam nie zahacz. Nie zahacza, personalista. Jesteśmy tak w Niemczech. No i na razie lecimy tak po Niemczech, a potem spróbujemy jeszcze drugi odcinek na... kolejszy. Wiem, miało być przewracanie siana, mówiliśmy, że będzie to kolejny odcinek z sianem. Wiem, ale mieliśmy krótką przerwę przedświąteczną, żeby na święta trochę ponagrywać więcej. No. Tak trochę nam trudno. No i teraz czekamy na światłach. Jak widzicie, tu mamy, ile godzin mamy jechać? Mamy 5 godzin i 37 minut i mamy 384 godziny, a tak naprawdę to jest, mamy w grze 18:17, a nie wiem, która jest godzina. Jest godzina, dali, powiem ci, 16:12 w realu, a w grze jest 18 już. No. My tam trochę zajedziemy. No trochę tam będzie trochę trwało, to trochę daleko jest. No to powiedziemy się po przerwie. Na razie jeszcze nie robimy przerwy, wjedziemy na Kisepen, to wtedy zrobimy przerwę. No. Teraz pojedziemy trochę losu do następnego Sepenu, dopiero zaczniemy dalej nagrywać, bo wiemy, 15 minut limitu. No trudno, YouTube nam tak ustaliło, my tego nic nie możemy zrobić. Godziny bym chcieliśmy nagrać jakby jak Bochum, ale się nie da. Jeśli nas woja Bochum pozwiało prawa autorskie. Przykro mi z tego powodu, ale naprawdę. Tak lecimy na razie po tych wioskach. Takich. Albo jak dojdziemy do PCL-u. CPN-u. No, to może... Stacji paliw, dokładnie. No, to tam może zrobimy... Będziemy dalej robić. Lecimy tak do 90, nasza skania tak dobrze wyciągnie. Tutaj po tych wioskach, żeby tak za dobrze... Najlepsza skania. No i będziemy lecić tak dopiero 90 na godzinę, żeby nam tak za... Długo przyczepa nam wytrzymała z tirem razem, bo to wiecie, wszystkie te amortyzatory, kurde jakie zakręty, amortyzatory to wszystkie gumy na wahaczach, to się od razu wyhaczają i tak, może później się zamienimy. No ale wątpię w to, może w drugim odcinku się zamienimy. Tak, no, czyli u niego. Mijamy naszą skanię, mieliśmy, teraz jakiś Mercedes leciał z drewnem, dużo tu drewna mają. Mercedes, tylko gwiazdka. Mercedes coś. Bo to nie jest Mercedes. Ile tu widać, jak tu widać, Niemcy produkują papier 2016 rok, papierniczy. Aha, mam coś do powiedzenia jeszcze. Jest takie coś, że jeszcze mamy 2017. 2016 jeszcze. 16, ale niedługo już będzie 2017 nowy rok. A jeszcze... I życzymy was wesołych świąt, wszystkiego, nie? Dobrego, pomyślności, szczęścia i tak bla bla bla, wiele tak. Innych. Ale ogólnie no to na razie to są jeszcze przedświąteczne odcinki. Będzie specjalny odcinek z takich, może nie wiem, z Eurotracka, Simulator, Farming Simulator 15.
lub w 13. Może nagramy u mnie jeszcze albo 13? Też Counter Strike 1.6. Może... albo z globala. Może jeszcze u mnie zrobimy taki mały odcineczek, dopóki tu jesteśmy, to może zrobimy 13, może nagramy, bo dawno nie było. 13 nikt tak prawie nie nagrywał, oprócz Mafii Solec 11 nagrywa. No pierdziole, jak on tu jeździ za tymi zakrętami, tu wali mnie gości. Bemu. Sorry, że tak gdybym kaszlał, ale jestem trochę pojebiony. Skręcaj! Co on robił? Wyprzedzał. I myślał, że zdąży drugiego, ale nie zdążył. Ale nie on co parę. Robił. Co? O tamten co jechał, że to... wyprzedzał. Tyrem hamował, bo poszedł na czołówkę. Aha, ja to coś powiem, że sorry, to kaszlał. Czasami jest to trochę przerzebiony. Wiecie, grudzień, to... zimno, plucha. Wiecie, chorujemy. Każdemu, nie każdy. Moja siostra jest trochę chora już, mój brat. Boże. Kiedy się pojawi, powiedz, specjalny odcinek o... świętach. Na pewno będzie się pojawiał 22, są... 24, przepraszam, są święta. Mamy nadzieję, że tak 22, 23 będą na pewno odcineczki świąteczne. No i na pewno zrobimy może jakiś pokaz petard. To jeszcze się obkaże. Na pewno zamówiamy paczkę petardową. Na pewno bynajmniej ja tak zamawiam. I no i na i pewno może to nagramy jeszcze. Patrzcie, jak to się jeździ tirami po polskich, po niemieckich i polskich drogach. A i robimy krótką przerwę. Widzimy przerwę, patrz jak on ich bierze. Wymieniałam wszystkich tyry, tam co wymieniałam przedtem, to wszystko wyminąłem. Idealnie wyminął. Bez szkody. Bez szkody, tak prawidłowo, nic nie jechało, więc była droga wolna. Może jeszcze trochę ponagrywamy jeszcze. O kurde. To było uszkodzenie teraz maksymalne. O Jezu święty. Sorry, ale tak nie weszłem dobrze w zakręt. Jak widać, przyczepa nadrzuca. Bardzo mała, leciutka. No 13 tylko ten. Tir tak. Może pociągnąć 200. Sorry, to była taka przerwa, że... no bo... tylko, że mój tata wyszedł do pokoju. No i tak było trochę tak masakrycznie. No dobra, to może wjedziemy na cepęcie, zatąkujemy trochę, pojedziemy dalej i wtedy zrobimy małą krótką przerwę. Na pcelenie zrobimy małą krótką przerwę. Na stacji? Nie, no trochę później. Ile mamy minut? Dopiero 7 minut. Do 15 jeszcze dużo mamy. Dobra, się tu zatankuję teraz. Ja się zatankuję, wam pokażę jak to jest w Eurotrucku. Światła wyłączymy. Zagasimy i tankujemy. Da. Teraz przybliżymy trochę. Pokażemy jak to się tutaj tankuje. Tutaj mamy hajsy. Tutaj mam tyle kasy. 83 343. A jest dopiero godzina? Godzina jest dopiero, zaraz wam powiem. 14:13. Dobra, zaparkujemy sobie. A tu macie jeszcze takie opcje, co możecie tutaj robić. Ręczny. Tutaj mamy takie ręczne, jak widać. Dobra, teraz mamy zaciągnięty. Gasimy silnik i widzimy się po przerwie. Bubu! Witamy się po przerwie! No my właśnie wjeżdżamy na taką banę, zwaną w Niemczech. Tak, taki zakręt pod górkę. Bardzo ciężki pod podjazd do tiru. Bo zawsze jest zahaczanie gdzieś tu, nie? A, po robach zawsze, zwyczajnie, nie? Dobra. No to wbijamy się teraz pod tą górkę. Ale dobrze, że to jest gra. A nie realna gra. Taka tak, dobrze, to jest bardzo realna. Po pierwsze. No, sorry, że tak trochę do góry nie podnosił. GoPro, tak zapomniałem, że mam GoPro na głowie. Płaca to kierunek wrzucam, co za mnie za debil. Dobra, ciśniemy trochę. No Skanio, musisz 90 polecieć. Tak z perspektywy z dworu. Tu mamy takie rusterko. Uluju. Przykro mi, muszę cię schamować. Sorry, że tak głośno, ale no mamy tu kuzynów, którzy przyjechali. No i trochę marudzą, nie? No właśnie, no to są mniejsi, 3,5, 4, 6. No i wiecie, tak trochę ciężko z nimi, ale
myślę, że wytrzymacie ten jeden, te dwa odcineczki. Mam nadzieję, że wam się spodoba ten Eurotrack. Właśnie... Możemy do dwa odcineczki, bo już mamy 10 minut i 10 sekund. Po 14 minut będziemy tak nagrywać, 15 minutów. Minutka to nam, wiecie, tam... Może po 3 odcinki, 2 odcinki. Nie, zrobimy po 14 minut i 50 sekund, to będzie tak najlepiej. Tamten drugi też tak nagramy, żeby więcej trochę nagrać. No i tak na razie lecimy z tym takim koksem, jakby tak zwanym. Jezus, kierunki włączą. Gdzie jedziesz? Ty na auto miałeś jechać. Kurde. No ja dobrze jechałem, widzisz? Nawrócić się będzie trzeba gdzieś. Dobra, mamy tutaj. Dobra, jedziemy na ten środek, nie będziemy, środkowy pas nie będziemy mulić. Wiadomo, zawsze tiry po prawej jadą. No. Czasami są takie barany zwane. Tak co po prostu lecą, bo lecą sobie tak chcą. Po prostu tiry biorą sobie tira. Ja po prostu jeżdżę z tatą do Niemiec czasami. Po prostu widzę, jak tir bierze tira. Jeśli dwa tiry wjeżdżają na środkowy pas, nie? Po prostu byłem chory, jak oni wjeżdżali, po prostu się wymijali, kto ma więcej pod maską. Tak w ogóle, nie? No to jest bardzo groźne, bo można mieć wypadek. Samochód może jechać obok i co będzie wtedy? Trochę GoPro znowu mi zeszło. No. O, teraz dobrze jedziemy. To też z tej górki proszę uważać, jak będziecie grali w Eurotracka, Simotara, dwójkę. Ślolatola. Ślolatola. No. Ale korek. Ale korek, sorry do tego detonacie. Ja już życzył, kurde, ale tu mam takie coś. 3. Sorry, że tam musiałem szybko tak skręcić, ale to było, myślałem, że to był pas, trzy pasmówka, a to dwóch. Autostrada mała. To nie jest autostrada, polskie są autostrady, a to autobania w Niemczech się gada. Mówi, przepraszam, nie gada, tylko mówi, poprawna. Taki mały znaczek z tkani. Zobaczymy, nam pali na stówę. No, pali nam 13 litrów, bo to jest, wiadomo, trochę pod obciążeniem. Mamy 13.